Dzisiejsza Ewangelia jest nam wszystkim bardzo dobrze znana. Opowiada o wydarzeniu w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus zamienił wodę w wino. Bardzo często Ewangelia ta jest czytana w czasie uroczystości ślubnych. Co niesie nam to słowo? Myślę, że po pierwsze pokazuje nam, że Chrystus chce być obecny z nami we wszystkich momentach naszego życia. Często przyzywamy Jego pomocy w chwilach trudnych. A zobaczcie, że dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że Jezus został zaproszony na wesele, a więc w miejsce, w którym panuje radość. Wszyscy się bawią. Tak, Pan Bóg chce być z nami zawsze. Także w tych chwilach radosnych. I dzieją się rzeczy niezwykłe. Niezwykłe, bo jest tam Maryja. I ona pierwsza zauważa, że brakuje wina. Zauważa brak. Zauważa ludzką potrzebę. Moglibyśmy powiedzieć, typowa matka. Typowe serce, które widzi więcej, które widzi bardziej, które widzi dalej. Ona nie jest obojętna na tych ludzi, którzy tam się bawią i dlatego zwraca się do swojego syna. Nie mają wina. Maryja wie, co nam jest najbardziej w życiu potrzebne. I to symboliczne wino to tak naprawdę o wiele bardziej głębsze i większe braki. To braki duchowe. To wszystko, co tak naprawdę jest naszym ciężarem, trudem, niepowodzeniem. Maryja mówi nam dzisiaj, wszystko to oddajcie Jezusowi, On to przemieni. Jezus ma moc zmienić twoje życie, nadać mu nowy kształt, nowy sens. Tylko musisz mu zaufać, zrobić to, czego On chce, a wszystko inne w twoim życiu będzie się układać. Dzisiaj obchodzimy w Kościele uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. O Jasnej Górze mówimy, że to jest polska Kana. Święty Jan Paweł II powtarzał, że tam na Jasnej Górze zawsze byliśmy wolni. Tam na Jasnej Górze zostawiamy u stóp Maryi to wszystko, co Jezus ma przemienić. Całe nasze życie. Wszystkie sprawy, i te radosne, i te smutne. Maryja zaprasza ciebie dzisiaj do tego, abyś Jezusa zaprosił do twojego życia, abyś uczynił go jego Panem, abyś nim napełnił całe swoje życie. A wtedy będzie inaczej, bo tylko w Jezusie jest nasza nadzieja. Czym kończy się ta Ewangelia? Kończy się stwierdzeniem, że Jezus uczynił znak w Kanie Galilejskiej, ale ten znak sprawił, że Jego uczniowie w Niego uwierzyli. Taki był cel, by uwierzyli. A wierzyć to znaczy być z Jezusem w głębokiej i pełnej miłości relacji. Tego nas uczy Maryja.